Dzień dobry, moim dzisiejszym gościem jest Mieszko Ogończyk-Mąkowski, organizator wielu wydarzeń w osadzie Młynarza w Radotkach. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Panie Mieszku, już na początku marca w Radotkach odbędzie się pewna ważna impreza. Gdyby mógł pan opowiedzieć o szczegółach tego wydarzenia? Tak. 5 marca odbędzie się Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych Tropem Wilczym. Jest to już 11. edycja tego biegu i 5. organizowana w Radotkach. Jest to wydarzenie o takim zasięgu, już można nawet określić ogólnoświatowym, bo w Polsce około 400 organizatorów tego samego dnia organizuje ten bieg, ale też około 70 krajów na świecie też włącza się w tą inicjatywę. I to jest takie wydarzenie nie tylko sportowe, ale o charakterze patriotyczno-historycznym. Ono ma przede wszystkim na celu podkreślenie niezłomność, silną wolę, charakter i patriotyzm żołnierzy wyklętych, czyli pomimo trudnych czasów, w którym przyszło im żyć, zachowali niezłomną postawę i są autorytetem. I patrząc na nawet na sytuację geopolityczną dzisiejszą, taką niepewność, to jednak warto sięgnąć do korzeni i szukać takich postaw patriotycznych. Z drugiej strony łączenie takiego wydarzenia w formie biegu to jest dobry pomysł, bo inaczej pewne wartości przyswaja młodzież w formie zabawy na świeżym powietrzu, na łonie natury, niż czystą wiedzę historyczną z podręczników. Mhm. Więc na tym tle można dużo więcej przekazać fajnych wartości. Jest to taki bieg, gdzie zapraszam każdego. To nie jest bieg przeszkodowy, bo niektórzy kojarzą mnie z organizacją biegów przeszkodowych. Jest to bieg na dystansie 5 km w dwóch kategoriach. Jeden to jest normalny bieg, a drugie to jest Nordic Walking. Tutaj też co roku jest coraz więcej zawodników. I też jest to wydarzenie dla całych rodzin, bo jest marszobieg czy marsz na dystansie 1963 metry. Jest to dystans śmierci ostatniego z żołnierzy wyklętych pseudonim Lalek. To upamiętnia właśnie rok jego śmierci, ten dystans. I tutaj zapraszam całe rodziny. Jest to wtedy marszobieg przy pieśniach patriotycznych. Będzie orkiestra Dęta ze Słubic, Straży Pożarnej, przygrywać pieśni patriotyczne. Z flagami, z racami idą całe rodziny. I to jest bezpłatny fragment przedsięwzięcia. Natomiast dla biegaczy jest to też rozgrzewka przed biegiem głównym na dystansie 5 km. I planujemy to wydarzenie, co roku tych zawodników przybywa. W zeszłym roku było 300, w tym roku planujemy przedsięwzięcie na 400 zawodników. Na dzień dzisiejszy jest ponad 300 pakietów sprzedanych. Tych miejsc ubywa, teraz kończą się ferie. Jeżeli deklaracje też szkół mundurowych, czy tych, którzy się dopytywali, znajdą odzwierciedlenie w zapisach, to za chwileczkę lista będzie kompletna. Powiedzmy jeszcze, do kiedy można zapisywać się na to wydarzenie? Można do czasu wyczerpania pakietów startowych, w skrajnym wypadku nawet w dniu biegu. Natomiast każdy, który przyjdzie, to serdecznie zapraszamy, bo to jest duży obszar, gdzie będą różne atrakcje, można miło spędzić czas. W ramach pakietu startowego jest fajna koszulka, medal, też będzie na miejscu gotowany żurek, bo robiliśmy ankietę, czy żurek, czy grochówka, jednak większość była za żurkiem. I to jest taka forma też po zimie, po takim marazmie powrotu do aktywności. No tak, trzeba się rozruszać troszeczkę. A całkiem inaczej taka aktywność odbywająca się na łonie natury, gdzie jest i rzeka, i las, i malowniczo poprowadzona trasa. To jest troszeczkę inaczej niż bieganie po mieście czy truptanie gdzieś tam po betonowych chodnikach, więc serdecznie zapraszam całe rodziny, gdzie mówię, każdy znajdzie coś dla siebie i można powiedzieć, że to jest taki początek sezonu po tym okresie zimowym, gdzie wiatry, śniegi, zawieruchy, a marzec to już słoneczko zaczyna przyświecać, witaminę D zaczynamy przyswajać. I, tak jest, i świetny pomysł na imprezę integracyjną. Tak, żeby nawiązać te relacje. Wiemy, że po okresie pandemii to jest szczególnie ważne, żebyśmy znowu te relacje międzyludzkie zaczęli dokładnie nawiązywać. Dokładnie, a możliwość uczestnictwa całych rodzin, gdzie rodzice prowadzą za rączkę dzieci i dla dzieci jest to fajne przeżycie, to też jest takie integrujące międzypokoleniowo, gdzie nie ma aż tak dużo eventów na świeżym powietrzu, więc warto skorzystać z tej okazji.
Ale Osada Młynarza to nie tylko bieg tropem wilczym. Znana jest, jak pan wspomniał, z biegów przeszkodowych spod marki Adrenalin Rush. Co zaplanowaliście w tym roku? Nie tylko związanego z tą marką. Znaczy tak, planujemy bieg przeszkodowy na przełomie września, października. Jeszcze daty konkretnie nie podajemy, bo układa się kalendarz biegów. Natomiast to jest taka dyscyplina, która, można powiedzieć, dopiero dynamicznie się rozwija i są wypracowywane pewne standardy. Na dziś jest wielu organizatorów, natomiast ten rynek się porządkuje, czyli są przyjmowane jakieś standardy i tak dalej, to troszeczkę trwa. Więc adrenalina dla naszych wielbicieli czy uczestników, którzy do tej pory dobrze się czuli i nowych, to przełom września, października. I jak co roku planujemy charytatywny bieg przeszkodowy w Galerii Mazowia, gdzie to też jest fajne przedsięwzięcie pozwalające stworzyć troszeczkę dobra w takiej otaczającej nas rzeczywistości. I to będzie w pierwszej połowie, w pierwszym tygodniu grudnia. To takie plany, jeżeli chodzi o biegi. Natomiast oprócz biegów w Osadzie Młynarza organizujemy szereg różnych innych przedsięwzięć. Bardzo dużą popularnością cieszą się spływy kajakowe, które praktycznie od maja do września realizowane są non-stop. Rzeka Skwa Prawa na terenie Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego jest bardzo malownicza. Meandruje, ma charakter na niektórych odcinkach rzeki górskiej. I tu dowolne trasy od krótkich po długie, kilkudniowe, można doświadczyć i trudności z tym związanych, ale też i podziwiać piękne, malownicze tereny. Jest to teren polowdowcowy, gdzie i są pagórki, i doliny, i rzeka, mówię, ma na niektórych odcinkach charakter rzeki górskiej. Swoją drogą klasycznie przez wakacje organizujemy półkolonie dla dzieci, gdzie też dzieci pod hasłem lato urwisów aktywnie na świeżym powietrzu szaleją i też doświadczają takich rzeczy, gdzie jeszcze 20-30 lat temu to było normalne, a dzisiaj dzieciom brakuje takiego ruchu na świeżym powietrzu. Organizujemy też różne imprezy tematyczne typu wesela, typu imprezy firmowe. I co roku, nie reklamując się zbytnio, chociaż pochwalę się, że też wygraliśmy konkurs jako gospodarstwo agroturystyczne z województwa mazowieckiego, też braliśmy udział w programie Slow Road, gdzie taki program doświadczyć trochę więcej życia na zasadzie powoli, tak jakby czas się zatrzymał bez zdobyczy elektroniki. To pomimo braku aktywnej reklamy z naszej strony, co roku mamy więcej chętnych na różne doświadczenia, bo Osada Młynarza jest położona w takim urokliwym zakątku i to jest centrum Polski, więc nawet swego czasu organizowaliśmy Mistrzostwa Polski Biegów Przeszkodowych i dla ludzi to było wygodne, bo z różnych zakątków Polski, dobrze skomunikowane w centrum, i byli zaskoczeni, że aż tak urozmaicony topograficznie jest teren, bo jest i płasko, i las, i rzeka, ale też są skarpy, bagna. To jest taki właśnie charakterystyczny krajobraz polodowcowy. I te miejsce nazywane Szwajcarią Mazowiecką ma swój urok. Nie wszystkim to pasuje, powiem uczciwie, bo niektórym brakuje dostępu internetu, zwłaszcza latem, jak drzewa rozwiną liście. To z racji tego, że jest dolinka, ten sygnał zanika. Nie ma też w pokojach agroturystycznych ani telewizorów, ani Wi-Fi. Ale to uznajmy za zaletę, bo w końcu niektórzy przecież tak, właśnie trzeba narzekają, się uwolnić od tego internetu. Ale większość pierwszego dnia to troszeczkę skonsternowani pytają, a gdzie telewizor, gdzie internet? Mm-hmm. Natomiast po kilku dniach mówią, nareszcie wypocząłem. I jednak taka refleksja, że nie zdajemy sobie sprawy, jak mocno jesteśmy otoczeni przez tą technikę. I uzależnieni od niej. I to jest całkiem inny tryb życia, prawda? Natomiast mając taką właśnie chwilę odskoczni, to można na to spojrzeć, że ile czasu nam to zabiera, prawda? I nagle się okazuje, że bardzo dużo. Wspomniał pan o imprezie, która odbędzie się w galerii handlowej i wiem, że tym razem to nie państwo chcecie wybrać cel charytatywny, tylko macie pewien apel. Tak, znaczy to poprzednie edycje też w podobnym trybie, może tego nie nagłaśnialiśmy,
My realizujemy cel charytatywny, ale niekoniecznie sami go wymyślamy, czyli zgłaszają się do nas różni pomysłodawcy i my po prostu analizujemy te pomysły, starając się wybrać jak najbardziej trafny na dany czas. I więc ja gorąco apeluję do wszystkich słuchaczy tutaj, do Państwa, że jeżeli ktoś ma fajny pomysł na jakąś realizację celu charytatywnego, to my chętnie wysłuchamy i wybierzemy, a dzięki właśnie takiemu podejściu jakiś jeden cel zostanie zrealizowany. I właśnie ta impreza, oprócz wątku sportowego, ten bieg charytatywny ma taki charakter, że pozwala zrealizować komuś jakiś jeden cel. I historycznie to wspomnę, że w pierwszej edycji zbieraliśmy środki na wsparcie domów dziecka, w drugiej edycji na zakup protezy bionicznej dla chłopca, który urodził się bez ręki, a w trzeciej dla mieszkanki Płocka, która od urodzenia cierpi na chorobę autoimmunologiczną, na zakup leków. I te wszystkie trzy cele zostały zrealizowane. I przy okazji takiego przedsięwzięcia tworzy się też takiego dużo dobra, które procentuje na przyszłość. Więc serdecznie zapraszam do zgłaszania takich inicjatyw. Na pewno jedną z nich zrealizujemy. Przyłączamy się oczywiście do tego apelu. A ja bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Mieszko Ogończyk-Mąkowski. Dziękuję Państwu i zapraszam serdecznie do Radotek 5 marca. Już niedługo bieg pamięci żołnierzy wyklętych tropem wilczym. Dziękuję bardzo. Dziękuję.